Teraz Maciek będzie zaciskał, jak to się nazywa, bo zapomniałem? Kanklik. Kanklik. Dobra, i tutaj widzimy, jak Maciek jedzie dookoła osiedla. Witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj jest ze mną Grzesiek i Maciek. Przyjechali, żeby założyć nam w Volkswagenie system GPS. No i właśnie dalej. No i jedziemy dalej. Będziemy jak po prostu montować. Taki system. Tak, chłopaki powiedzą, jak to się montuje. No i mam nadzieję, że będzie ciekawy odcinek dla Was. Urządzenie terminal GPS wersji S8.3 podłączany do układu elektrycznego samochodu, dodatkowo podłączany za pomocą tego pięknego urządzenia zwanego kanklikiem do magistrali szeregowej w samochodzie osobowym. Czyli tak zwanego kana pojazdu, skąd możemy odczytać informacje o ilości paliwa, AdBlue, temperatura silnika, przebieg, obroty, dokładnie. Czyli wszystko gdzieś tam w jakimś panelu informacyjnym, tak, w systemie będę mógł to widzieć. Wszystko będziesz mógł na bieżąco sobie sprawdzić. I tutaj jest, rozumiem, jakaś karta, tak? W środku jest karta SIM, oczywiście zabezpieczymy ją, żeby sobie nie wypadła. Urządzenie no, wielkości troszeczkę większej paczki papierosów, dosyć lekkie, łatwe do ukrycia, łatwe do schowania w kabinie pojazdu. Dobrze. To co, ja proponuję, żeby samochodem przejechać do cienia, bo mamy dzisiaj ponad 30 stopni, no i Maciek by się męczył. Zdecydowanie to jest bardzo dobry pomysł. Dobrze, to cofamy i będziemy to robić w cieniu. I jesteśmy już w cieniu, teraz będzie łatwiej montować wszystko. Tutaj Maciek rozebrał już osłonę i wpinasz się do prądu, tak? Znaczy na razie przygotowuję sobie miejsce do podłączenia magistrali CAN, czyli tych wszystkich informacji takich technicznych z auta. Przebieg, dystans, temperatura i tym podobne. Tu mamy taką skrętkę, o, w tym miejscu, zaraz ją spróbujemy uwolnić, a po to, żeby zacisnąć to urządzenie, które tutaj na siedzeniu leży i żeby nam te dane schodziły do całego systemu. Magistrala CAN to jest magistrala szeregowa, którą teraz też odszukuje tak. Maciek. To jest para dwóch przewodów, które są ze sobą skręcone w taki sam sposób jak te przewody. To jest czyli do magistrali się wpinamy z tym urządzeniem. Dokładnie, do magistrali wpinamy się tym urządzeniem, kanklikiem. Jest CAN high i CAN low, czyli CAN wysoki, CAN niski. Jeden jest szybki, drugi wolny. Podpinamy dodatkowo jeszcze przewody zasilające do tego urządzenia, żeby to zasilić i ona w sposób bezstykowy odczytuje te wszystkie parametry. I Maciek ją tam w tej chwili teraz wypatruje. Co ważne, mimo że to się wydaje, że to jest taka zwykła skrętka, to jest specjalnie skręcone przewody w specjalny sposób. Między odcinkami nieskręconymi zgodnie ze schematem może być odległość maksymalnie 10 cm. Nie może ta odległość być większa. Bo nie będzie działać, tak? Bo nie będzie wtedy działać. To jest cała magistrala w samochodzie tak pracuje. Czyli możemy rozkręcić na przykład magistralę CAN na długość 5 cm, tak jak teraz, zostawiając dodatkowe 10 cm i dopiero możemy tutaj ponownie ją rozkręcić. Jeśli ją rozkręcimy, to niestety będziesz miał problemy ze wszystkim w samochodzie. Możesz mieć problemy ze wszystkim. Będą błędy wyskakiwać. To jest magistrala szeregowa, 1 megabitowa, zabezpieczona, ale dobra, proszę. Dziękuję. Tutaj mamy te przewody. I pod to musisz się, Maciek, podłączyć, tak? Tak, na tym musimy zacisnąć to urządzenie. Tak, cały układ zasilający jest też zabezpieczony 3-amperowym bezpiecznikiem, gdyby jakieś przepięcie miało pójść. Więc... A zawijasz tą taśmą? Po co? A zabezpieczam. To jest taśma, która się w razie jakiegoś pożaru czy czegoś nie pali się, ona się zacznie topić. No a druga rzecz, ona też zabezpiecza nam przewody przed przetarciem. Mimo wszystko instalacja w aucie podczas jazdy pracuje. Przewody gdzieś się potrafią przemieścić. Więc zawsze warto ją zabezpieczyć. Tak jakbyś spojrzał tutaj na oryginalną instalację, ona też jest wszędzie zabezpieczona przed jakimś uszkodzeniem takim mechanicznym. Od ilu lat się zajmujecie tym? 8. Lat. Grzesiek, ty ile lat? Tak będzie. 8 lat, nie? Zakładacie. To już macie wprawę, widzę, nie? Chcesz ściągnąć, Szymek? Trzymaj. Izolację? Zobacz. Tu musimy włożyć przewód. I musimy to ścisnąć. Mocno. Hop. Brawo. Drugiego też? Dawaj, jeszcze raz. Hop.
Już. Zobacz, jak ładnie wyszło. Mocno. Brawo. Teraz musisz połączyć, tak? To wszystko. Tak, bo tu zaciśniemy na magistrali, tutaj damy do urządzenia, polutujemy to i będzie nam wszystko funkcjonować. Czyli cały warsztat zabierasz ze sobą do klienta i montujesz to właśnie u klienta, tak? Czy, tak czy często do Was przyjeżdżają? Zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś gdzieś przyjedzie, pod dom na przykład, potem sąsiedzi, tak. A gdzie macie warsztat? W jakim mieście? A czy ja z Wołowa jestem, więc to kawałek od Ciebie. Mhm. Czasami pod dom przyjeżdżają. Do Grzesia, do Wielunia też przyjadą, nie? Czyli w Wieluniu u Was można zamontować takiego można GPS-a? Można w zasadzie można w całej Polsce, tak naprawdę. Od Białego Stoku po Rzeszów, po Solinę, po z drugiej strony tutaj Wrocław, Kłodzko, Szczecin. Tak naprawdę cała Polska, centralna Polska. A tu masz lutownicę, tak? Taką przenośną? Tak. To jest na gaz, że tak szum? To jest lutownica na gaz, coś pięknego. Że się, jak się odpalają? To jest taka zapalarka piezoelektryczna. Jest gaz odkręcony, cyk, jest zabezpieczenie. O, już słychać. I na ile godzin starcza? Wiesz co, ładuje się bardzo rzadko tak naprawdę, nie wiem. Prawie, że nie pamiętam, kiedy nabiłem. Dokładnie, gdyby ją tak... Z miesiąc temu może? Nie, no nie, miesiąc nie, powiedzmy, nie że... Nie, na urlopie byłem. 10 montaży w zupełności wytrzyma. Tu jest zbiornik na zwykły gaz do zapalniczek. Czyli ładujesz sobie ten zbiornik? Tak, dokładnie. Ładujesz tak jak zapalniczkę. I naprawdę daje radę. Są też fajne sprzęty na baterie. No niestety są bardzo drogie. Ta lutownica sama w sobie też nie jest jakaś specjalnie najtańsza. Cena tej lutownicy to około 250 zł. I warto mieć ze sobą, zresztą tak jak Maciek w torbie, ja też. Mamy po dwie. Ja to mam cztery jak coś. Nie? Czy cztery, tak. Ale warto mieć zawsze w zapasie. I groty się zmienia, tak? Tak. O. To są groty. Może być strasznie drogie. Takiego, wiesz, instalatora. No. Gdyby przyjąć, że potrzebujesz, że bierzesz naprawdę sprzęt z wysokiej półki, typu dobra zakrętarka, dobra wkrętarka, dobra lutownica, no to w tym bagażniku może być naprawdę kilka grubych tysięcy. Pokażemy Wam bagażnik Maćka, tak? To jest Maćka to samochód? Jest, to jest Maćka, tak. No, tutaj ma swój warsztat, wkrętarki, różne sprzęty Boscha, także tu można naprawdę podziałać. Teraz zobaczymy warsztat Grzegorza. Zakrętarki, wkrętarki, komplety, wiertełek. Gaz do zapalniczki, bardzo ważna rzecz. Latareczki, też mega przydatna sprawa. Komplety wkrętów, śrubokrętów. Wszystko fajne, wymienne. A w tak większości jak... montujecie w ciężarówkach czy w osobówkach? Przede wszystkim pojazdy ciężarowe, bo nasz system jest przystosowany. W zasadzie on jest multifunkcyjny, tak naprawdę za GPS-ować może wszystko. Od samochodu osobowego, po dostawczy, po ciężarówkę, po koparki, motorówkę, ładowarki, łódkę, no. Tego typu sprzęty. Ostatnio monitorowaliśmy wagony kolejowe, które tak naprawdę nie mają swojego żadnego zasilania. Wagony kolejowe, takie węglarki nie mają, ale... Czyli musieliście jakiś akumulator tam zamontować? Baterie. Baterie, które wytrzymują to... pół roku w zupełności. Teraz Maciek będzie zaciskał, jak to się nazywa, bo zapomniałem? Can-click. Can-click. Wkładamy przewody, mamy opisane can H, can L. Wkładamy, robimy klik, to się nam zamyka. No i to jest cała filozofia. Czyli nie musisz przecinać tych przewodów, nie muszę przecinać, nic tutaj ingerować. Nie musisz ściągać izolacji, właśnie to jest w tym piękne, że zero ingerencji w oryginalną instalację. Nic się z tym nie dzieje, pełna gwarancja zachowana. Normalnie wszystkie dane mamy. A drugi koniec tego przewodu, gdzie wpinasz? Drugi koniec przewodu jest połączony już z kostką do urządzenia, no i on będzie wpięty do urządzenia. A, do tamtego z kartą SIM, tak? Tak, gdzieś Grzesiu. Tam jest na siedzeniu. Tu jest to urządzenie i tutaj mamy wejścia. Czyli najlepiej takie urządzenie gdzieś ukryć, tak, w samochodzie? No tak, zdecydowanie. Żeby złodziej czy tam pracownicy nie wiedzieli, gdzie to się znajduje, jeżeli macie firmę transportową. Bo jakąkolwiek, bo tak naprawdę można GPS-ować wszystko. Tak jak mówiłem, wagony, ale ostatnio montowaliśmy GPS-y w stojakach, które służą do transportu okien.
Też, żeby ktoś nie ukradł. Nie, bardziej, żeby wiedziała firma, gdzie jest ich stojak. Aha. Ale ten stojak też sam sobie nie jest tani. No nie. Warto go zabezpieczyć. A w tych hulajnogach w Poznaniu na przykład są takie hulajnogi, też są takie też urządzenia? Są rowery, tylko że są zdecydowanie mniejsze te urządzenia. Możesz w łatwy sposób ukryć to urządzenie. Tutaj trzeba coś doładować? Jakiś abonament jest? Nie. Na tą kartę? Karta jest jakby dożywotnia, tak? Karta jest dożywotnia. Możemy ją zdezaktywować zdalnie u operatora, natomiast ona działa 24 godziny na dobę w każdej sieci, czy roamingowej, czy tutaj naszej macierzystej. Także. Czyli za granicą też, jak wyjadę, jak to będzie działać? Tak, będzie działać. Świetnie. W momencie, kiedy urządzenie nie ma zasięgu sieci GSM, a takie sytuacje są na przykład na promach, to urządzenie samo w sobie ma wbudowaną pamięć 32 mega, rejestruje i jak pojawi się zasięg GSM-u i zasięg 3G bądź 4G, automatycznie te dane przesyła na serwer. Aha. Trafiają z opóźnieniem, ale trafiają. Ale są, nie? A tutaj jakąś antenę się wpina? Jest tak. Napisane? Antena GSM, antena GPS. I macie ją przy sobie tutaj? Tak, mamy. Antena. Właśnie, tak wygląda antena. Antena GPS musi być skierowana tą naklejką do dołu, tym czarnym elementem w kierunku nieba. Gdybyśmy ją przekręcili na odwrót, to niestety nie byłoby zasięgu. Czyli trzeba pamiętać, żeby dobrze to zamontować. Tak, tak. Tu jest w środku jeszcze magnesik, on też podpowiada troszeczkę. I to też tą antenę chowacie pod tam obudową, gdzieś antenę w środku chowamy, samochodu. Dokładnie, w środku samochodu, tak żeby antena miała i urządzenie miało poprawną widoczność tych satelitów. To samo z anteną płaską GSM. Ona co prawda jest odporna na zakłócenia, może być zamontowana w pionie, w poziomie, gdzieś głęboko nawet ukryta, nie ma z tym najniższych problemów. I ten sygnał łapie. A powiedz mi Grzesiek, jakby ktoś chciał wyłączyć takie urządzenie, na przykład nie chciałbym, żeby Kasia wiedziała, gdzie pojechałem, na przykład pojechałem po prezent dla niej. To powiem ci po filmie. A po filmie, dobra, to dowiemy się jak to, ale jest możliwość wyłączenia tego śledzenia. Musisz zadzwonić do nas. Aha, dobra. Teraz miernikiem będziesz szukał napięcia, tak? Tak, sprawdzimy, czy tam, gdzie myślę, że jest plus, więc lepiej się upewnić. No jest stały plusik. Piękny. 12 V, tak? Tak jest. 12,3. 12,32. I tutaj wpinasz masę, tak? Tak, tutaj masa pojazdu. Masa jest w tych autkach na ram, na nadwozie dana, więc z dowolnego miejsca tak naprawdę można wziąć. No i Maciek już skończył, tak to wygląda ostatecznie. Wpiął się do kostki. Tutaj Grzegorz mi zakłada konto w systemie. Zaraz wam wszystko pokażemy, jak to działa. Tutaj Maciek już podłączył wszystkie przewody, tak to wygląda. Na razie są na wierzchu, bo sprawdzamy, czy działa. No i Grzesiek w komputerze aktywuje. 14 litrów paliwa. Świetnie. Czyli już ci tutaj pokazało że przebieg, tak? 159 tysięcy. Tak, to jest w metrach. 159 900. 14% paliwa. 823. Tu są obroty. 1547. Dobra, łączne zużycie paliwa wskoczyło. Także wszystko jest. Czyli w czasie rzeczywistym to pokazuje tak, tutaj. Tak, w czasie rzeczywistym, jak najbardziej. Napięcie, zasilanie główne 13,13 V. Dodatkowo z magistrali CAN niezapięte pasy, zaciągnięty hamulec. 39 stopni temperatury silnika, łączne zużycie paliwa na postoju 008. O, tak powinniśmy to liczyć. 8 tysięczny. Maciek mi teraz pokazuje, jak się wyciąga wyłącznik świateł w Volkswagenie. Normalnie jak jest na zero, wciskamy cisnąć i przekręcamy na auto. No niekoniecznie na auto, bo nie każdy wyłącznik ma auto, ale przekręcamy go w prawo i tutaj nam się zamki schowały. Teraz jak to cofnę, to one te blokady nam z powrotem wyjdą. Wciskam, przekręcam i się chowam. I tylko wyciągasz i odpinasz potem do kostkę. Siebie, odpinam kostkę. No, świetne. Jak widzicie, system jest już zamontowany, zajęło to około godzinki. Teraz Grzegorz mówi, żebym sobie ściągnął aplikację Logisat i dzięki niej
będę mógł widzieć trasę. I za chwilę Maciek się przejedzie tym samochodem, a my będziemy kontrolować na aplikacji, gdzie on jest. To jest tak, tak? Tak, Lobisat tak, GPS. Tak, dokładnie. Dobrze, aplikacja się już zainstalowała. Teraz, Grzegorz, co klikam? Użytkownik. Użytkownik, tak. Bo tu mamy użytkownik, kierowca. Klikam użytkownik i tutaj się loguje. Tak. Loginem i hasłem. Login. Tutaj Grzegorz mi hasło tymczasowe założył, więc logujemy się. Jak widzicie, pojawiła się mapa i nasz samochód. Numer rejestracyjny widać. No i jesteśmy pod domem. Aha, muszę na niego kliknąć. Aha, czyli tutaj zablurowałem wam, bo jest mój adres. Ale tutaj mamy prędkość 0 km na godzinę i poziom paliwa 15 litrów. To co oznacza? Te 15 litrów? Że mamy w zbiorniku 15 litrów. Aha, stan zbiornika. Tak, tak. Aha, nie żadne spalanie. Nie. Paliwo zużyte dziś, nacisk na pedał gazu w procentach, obroty silnika. No na razie jest samochód wygaszony, więc tutaj nic nie ma. Przebieg 159 900 km. Całkowite zużycie paliwa, siła GSM, satelita GPS, napięcie główne i temperatura silnika. Dobra, to teraz Maciek idzie się przejechać i zobaczymy, jak to wygląda na mapie. I to samo mogę mieć na komputerze, tak? Tak, tak. Logując się na gps2.logisat.pl. Jak klikniesz sobie na ten, znaczy dotkniesz ikony samochodu, to będziesz miał dodatkowe jeszcze informacje w tej liście rozwijane. Czyli jak go złapię, tak? Tak. Tutaj kliknę. A okay. I się rozwinęło. 16 na godzinę. Poziom nacisk na pedał gazu, obroty. Czyli to samo, co przeczytałem, tylko już uruchomione. Dokładnie, uruchomione. To już... W akcji. Z większą ilością danych. I wszystko na żywo, zobaczcie jak pięknie. Dobra, i tutaj widzimy jak Maciek jedzie dookoła osiedla. No bardzo ładnie to wygląda. A jakbym chciał zobaczyć historię, to w którym miejscu muszę kliknąć? Tutaj. Tutaj, to pierwsze, tak? Tak, to pierwszą ikonkę. Tutaj. O. Aha, i zobaczcie jak to fajnie widać. I tutaj jakbym miał więcej samochodów, to bym miał po prostu tak, te rejestracje. Dokładnie, miałbyś listę tych pojazdów. Czyli PRA6L86 jest nasz. Klikam. I mogę obserwować, gdzie samochód się znajduje. Maciek już jest z powrotem. Jak widać, gdzie pojechał. Teraz na jaką stronę weź, Grzesiek? gps2.logisat.pl. Masz dostęp do alarmów, możesz sobie ustawić alarm przed przeglądem planowanym, przed końcem ubezpieczenia, zawsze Cię system poinformuje. Gdybyś na przykład chciał, żeby Kasia nie jeździła szybciej niż 90 na godzinę. To tutaj ustawiam i tak, mi przyjdzie na telefon tak, powiadomienie. Że przekroczyła tą prędkość. A czy mogę udostępnić komuś czasowo na przykład tak. Takie dane? Na przykład możesz rodzicom, jakbyśmy pojechali tak, w podróż? Możesz jak najbardziej. Udostępnianie lokalizacji. Tutaj musimy sobie dodać taką lokalizację. Możemy ustawić datę wygaśnięcia. Flotę, no w naszym wypadku nie mamy żadnej floty, po prostu jest jeden pojazd, tak, którego wybieramy. No i teraz mamy dwie możliwości, albo zostawiamy tą nazwę, która tutaj już jest, ewentualnie możemy to usunąć. Jeżeli tylko taki link będzie wolny, no to... To będzie taki, działał. Taki link nam zadziała. Czyli i wystarczy go wysłać sobie... rodzicom i będą wiedzieć, gdzie jesteś po podróży. Zaraz, na przykład do 29 go zrobimy, dodaj. No i mamy, działa, rzeczywiście jest. I teraz klikając na tego linka. Bez żadnego logowania, bez od razu przenosi Cię na mapkę. Od razu przenosi na Google. Tu mamy podstawowe dane, czyli numer rejestracyjny, status zapłonu, prędkość, z jaką jedziesz, no i lokalizację, tak? Koordynaty i adres. To tak naprawdę jest wszystko. No i kiedy wygaśnie nam ten link, bo to też jest ważne. A, tutaj w prawym górnym rogu jest data wygaśnięcia linku. No ustawiliśmy na jeden dzień tylko, tak? Czyli u góry zmieniam hasło na swoje, tak, w tym miejscu. Wpisujesz obecne hasło i zmieniam na swoje. Zmieniasz na swoje, jakie tylko sobie wymarzysz. Gdybyś zapomniał tego hasła, zawsze jest możliwość przywrócenia tego na twój. Tego mojego, jakbym zapomniał. Tak. Gdybyś zapomniał hasła, to zawsze możesz sobie przywrócić hasło, klikając na zapomniałem hasło i link aktywacyjny przyjdzie na maila, którego podałeś mi przy zakładaniu konta. Dobra, dziękuję wam bardzo za ten system. Przyda się na pewno. My też dziękujemy. No, dzięki Grzegorz. Dzięki. Dzięki. Słuchajcie, chłopacy pojechali, a my jedziemy z Szymusiem przetestować ten system. Pojedziemy sobie do lasu, zobaczymy jak na mapie będzie to wyglądało. Co chcesz powiedzieć, Szymek? Że mam helikopter. Pokażesz go potem? Z Lego, tak. Z Lego. Mamy helikopter z Lego. Szymuś go zaraz pokaże. Jak wrócimy? Otwieram laptopa. Będziemy patrzeć, jak to wszystko widać w czasie rzeczywistym. Teraz, moi drodzy, wjeżdżamy do lasu, a raczej na taką polną drogę i pokażę wam, jak to wygląda. Aha, ta droga jest tutaj na mapach.
Czyli ta droga leśna jest, czyli znajdujemy się właśnie na drodze. No to fajnie, dobra. Myślałem, że tej drogi nie ma, ale fajnie, dobra, jedziemy. Dobra, Szymek chciał wyjść do lasu, więc mu otwieram. No odpoczywamy, ale komarów jest mnóstwo. Powiem wam szczerze, że odkąd kupiliśmy tego Volkswagena, to chciałem założyć taki system śledzenia pojazdu. Nawet wypisaliście, żebym sobie takie coś założył. No ale to kosztuje kilkaset złotych, więc pomyślałem, że zrobimy to, jak wrócimy z tej Norwegii. Ale na szczęście Grzegorz odezwał się do mnie na maila z propozycją, że założy nam to za darmo. Więc się zgodziłem. Jak widzicie, trwa to naprawdę szybko, godzinka i już to urządzenie jest tutaj założone. Ustawienie komputera i założenie konta to jest 10 minut. No i co, chciałem podziękować z tego miejsca właśnie Grzegorzowi Maćkowi za współpracę w firmie Logisat. I Grzegorz ma dla was propozycję, jeżeli chcielibyście założyć taki system u siebie w samochodzie, to macie 15% rabatu. Napiszcie na kikiświadmałpa.logisat.pl. Grzegorz stworzył taką specjalną skrzynkę pocztową. No i tam powiedzcie, że jesteście z kanału Kiki Świat, to będziecie mieli właśnie rabat. I Grzegorz wam po prostu przygotuje indywidualną ofertę, ponieważ do każdego samochodu podchodzą inaczej. A tymczasem żegnam się z wami, trzymajcie się, do zobaczenia. A no właśnie, Szymek chciał wam jeszcze pokazać helikopter. Zobaczcie, jaki fajny. Nagraliśmy też vloga na kokosanki. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak go składamy, to będzie na kokosankach. Na razie.